W tym roku wizytując w wielu miejscach chramu Bożenki, stając oto w oko. Proszę skarbeczkę. Zapraszam na losy. Porozumienia już za chwileczkę wyłonią się nam zwycięzcy. Jesteś, burmistrzu, doskonałym partnerem. Doskonałym partnerem dla całego regionu. No i oczywiście wspaniałym gospodarzem, dzisiaj święto gospodarzy tej gminy. Pozwólcie, że przekażę pamiątkowy grawer podziękowania, bo jest 25 lat samorządu województwa, za tą współpracę. No i oczywiście zachęcam do dalszej współpracy, bo mamy początek nowej akcesji, 1 800 000 000 euro, szereg grantów też z budżetu. Rozmawiałem z paniami z kół gospodyń, też doskonale tutaj współpracujemy, ale musi być ten szef, musi być ten lider i Krzysztof jest doskonałym liderem. Pietrzykowski Krzysztof, w dowód uznania za współpracę, za pracę. Odkąd pamiętam, zawsze tu był i zawsze z wami realizował piękne dzieła. Wszystkiego dobrego, pomyślności, dużo zdrowia i bawcie się dobrze dzisiaj. Dziękujemy serdecznie, panie marszałku. Podziękowaniu za zbiory, za plony. Wszystkiego najlepszego państwu życzę, aby ten status mieszkańca polskiej wsi był stabilny i był coraz lepszy z roku na rok. Tego państwu życzę. Dobrej zabawy, proszę państwa, wszystkiego najlepszego. Z tobą, idzie cię wszędzie, skarbie mój. Ty jesteś moja, ja jestem twój. Nie będę taki samolubny, ja poproszę moją żonę, która przez te 25 lat była obok, a praca w samorządzie... Brawo. A praca w samorządzie to nie jest tylko mężczyzny czy jednej osoby, która sprawuje funkcję, ale jest to drugiej osoby, która wspomaga. Czasami, no nie powiem, że rządzi, ale naprowadza na właściwą drogę. Także chciałbym, żeby również żona w części odebrała tę nagrodę, bo jest to w części również nagroda dla mojej żony. Także ja ją przyjmuję i dziękuję jeszcze raz. Drodzy państwo. Metrowy fal, pomimo burz błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę.